Witam Państwa bardzo serdecznie, zgromadzonych w faktycznym Domu Kultury przy Gałczyńskiego 12 i tych, którzy nas oglądają w tej chwili w internecie, na różnych naszych platformach. Bardzo się cieszę, że drugi dzień naszego festiwalu, czyli drugi dzień pierwszych dni Ukrainy ma się dobrze. Są to momenty, taki hashtag wymyśliliśmy do tych wszystkich zdarzeń. No i te momenty nam się chyba udają. I dzisiaj moment z reporterami i z reporterkami, ale jeszcze nie ma wszystkich. Jest z nami Paweł Pieniążek, który pewnie jest Państwu znany ze swoich relacji z Ukrainy, głównie w Tygodniku Powszechnym i na jego mediach społecznościowych. Czekamy jeszcze na jednego gościa lub gościnie. To zaraz Witold Szabłowski, który poprowadzi to spotkanie, powie, na kogo czekamy. I mamy nadzieję, że się doczekamy, a na język ukraiński, jak wszystkie nasze zdarzenia, będzie tłumaczył to spotkanie Mateusz Różycki. Dzień dobry Państwu. Wymusiłem na Państwa troszeczkę te brawa, ale nie są one bezpodstawne, ponieważ jest tak, że sam Paweł Pieniążek, to już jest postać, w tym momencie już legendarna, przepraszam Cię Pawle, powinieneś się zaczerwienić w tym momencie, ale Państwo dobrze wiecie, że to już w tej chwili jest legenda polskiego dziennikarstwa. Legenda polskich korespondentów wojennych. Z korespondentami wojennymi jest trochę tak, że ciężko im pewnie coś zaplanować dobrze. Z tego wynika to, że Mateusz Lachowski jest w drodze, ale on tu jedzie prosto z Ukrainy. Ktoś tam się porusza w kuluarach, może to on? Nie, to jeszcze nie on. Prawdopodobnie dotrze, to znaczy pisał 10 minut temu, że jest już w Warszawie, ale miał jakieś awarie po drodze. Powinien w którymś momencie tu się zjawić, więc to Mateusz Lachowski, który bardzo Państwa przeprasza, niedługo będzie. Zresztą mieliśmy podobną historię z Tomaszem Foro, który też się spóźnił 45 minut, bo też jechał prosto z Ukrainy. Natalia Chumeniuk, która miała być naszą gościnią dzisiaj online i miała tutaj na ekranie, z ekranu do nas przemawiać, pojechała relacjonować, po prostu pojechała na front i pojechała robić relacje, nie ma zasięgu, nie połączy się z nami, też Państwa przeprasza. Myślę, że wymyślimy jakiś sposób, żeby Natalia była, w jakiś sposób się pojawiła w projekcie Momenty. No i nie ma co czekać, zaczynamy rozmowę z Pawłem, Mateusz się na pewno pojawi. Czy musimy tłumaczyć ten mój wstęp? Chyba nie. Nie musimy tłumaczyć. Więc proszę Państwa, Paweł Pieniążek. Przedstawiać nie trzeba. Pawle, dzień dobry. Dzień dobry. Trudna to sprawa być jednym zamiast trzech osób, ale... Jesteś jak ten, Duch Święty, Syn, nie, to Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Trójca reporterów wojennych w jednej osobie. Jak dla Ciebie, Pawle, chciałem zacząć od tego, jak dla Ciebie zaczęła się ta wojna. Jak dla Ciebie, ta wojna oczywiście trwa od 2014 roku, ale jak zaczęła się ta jej nowa, brutalna odsłona? Gdzie byłeś? Czy się tego spodziewałeś? I co się u Ciebie działo tego 24 lutego? I poprosimy o przekład pytania i później przejdziemy do odpowiedzi. Dobre, тобто перше запитання, яким чином для тебе розпочалася ця війна, де ти знаходився, що ти робив? Звісно, війна для тебе тривала ще з 2014 року, але яким чином розпочалася ця жорстока фаза цієї війни? No właśnie chciałem powiedzieć, że dla mnie ona się zaczęła w 2014 roku, bo ja nigdy nie myślałem o tym, że będę relacjonował konflikty zbrojne. To w zasadzie przez przypadek pojechałem relacjonować konflikt zbrojny wtedy, bo trafiłem na najpierw do Doniecka i potem do Słowiańska w kwietniu 2014 roku. No i tak to się ciągnie od tego czasu, więc gdyby po prostu wtedy nie pojechał, to prawdopodobnie i dzisiaj bym nie relacjonował tej wojny, tej odsłony wojny. Ja przyjechałem 15 lutego do Kijowa, bo na 16 lutego był zaplanowany tak zwany pierwszy koniec świata, czyli ta wojna miała wybuchnąć wtedy, wówczas Reuters. Czy mam, przepraszam, przerywać w trakcie na pytania, znaczy na odpowiedź, na tłumaczenie? Czas możemy przedać, ale dobra. Możemy przetłumaczyć. Dobra, to więc wtedy było pierwszy raz, 16 lutego, to była pierwsza data potencjalnej inwazji. Tam wtedy, nie wiem czy pamiętasz, Reuters ustawił kamerę, która była na Majdanie, więc to było trochę takie straszne, trochę śmieszne jeszcze wydarzenie, bo też nie wiem czym pamiętasz, czy jak to się zakończyło, to znaczy pod koniec tego streamingu podleciał dron z napisem "sprzedam garaż" i tam był numer ambasady rosyjskiej, więc
Więc to były takie początki, które, no, które trochę opisywały właśnie tam atmosferę tamtych dni. Dobre, тобто, так, звісно, дійсно, війна для мене розпочалася ще у 14-му році, і я, правда, ніколи не очікував, що я стану воєнним кореспондентом. Це сталося просто так, що я поїхав до Донецька, до Слов'янська, і думаю, що без того я ніколи б не зайнявся такою діяльністю. Але вже переходячи до цього етапу війни, 15 лютого я поїхав до Києва, оскільки 16-го мав відбутися цей кінець світу, як пророкував Reuters. І навіть вони там встановили камеру на Майдані Незалежності. Це такі трошки жахливі, трошки смішні згадки. І на кінці цього стрімінгу на екрані з'явився дрон з написом, що продається гараж, причому вказаний там телефонний номер був номером до посольства Російської Федерації. Ось так це виглядало. Ну і мушу признати, що я радше вірив в те, що мовить сторона українська, то значить, видавало мені, що тої війни не буде. Dopiero to przemówienie Putina, kiedy on powiedział o tym, że pokażę wam, co takiego jest, czym jest dekomunizacja, to było tam bodajże 21 lutego, i to wtedy już wiedziałem, że coś się wydarzy. No ale też 22 lutego pojechałem do Charkowa z planami, żeby wrócić 24 lutego wieczorem, więc nie brałem ze sobą ani kamizelki kuloodpornej, ani apteczki, ani żadnego ekwipunku, nawet wszystkich rzeczy, bo stwierdziłem, że jeszcze zdążę. Ale wciąż taki ja wierzę w ukraińskiej stronie. Może do momentu, kiedy zjawiła się promowa Władimira Putina, kiedy on kazał, że on pokaże Ukraińcom, co takie prawdziwa dekomunizacja, jeśli oni jej chcą. І 22 лютого я поїхав до Харкова, збирався повернутися 24-го, і зважаючи на те, я не брав з собою жоден бронежилет, ані жодну аптечку. Це мала бути коротка поїздка. Więc 24-го рано війна застала мене в Харкові. І стамтонд релаціонувалися перші видаження, і потім ще того самого дня поїхалим pociągiem ewakuacyjnym do Kijowa i potem już większość czasu, znaczy ileś tam 2-3 tygodnie spędziłem w Kijowie, no i dalej to już był znowu Charków, Donbas, Kijów. Ale jak my wszyscy znamy, 24-go rozpoczęła się wojna i same tam ja zustrzył początek wojny u Charkowie. Цього ж дня поїхав евакуаційним поїздом до Києва, де провів 2-3 тижні, а потім постійно їздив на схід, тобто Харків-Донбас, Харків-Донбас. Був тут нашим гостем, теж мали дебати з репортерами українськими, був нашим гостем Євгеній Малолетка, який пізніше релаціонував, був в Маріуполі, до нього належать легендарні здіння шпіталу położniczego, które obiegły cały świat i które myślę, że wielu ludziom uświadomiły już wtedy brutalność Rosjan, którzy po prostu strzelali dom, w którym kobiety czekały na poród. I Jewgeni mówił, że on czuł, że coś się wydarzy i z jakiegoś powodu czuł, że to się może wydarzyć właśnie 24. I oni we dwóch razem ze swoim przyjacielem, też fotografem, z Mstisławem, którego nazwisko miał, tak jest, pojechali samochodem, jechali nocą do Mariupola zresztą i wszyscy ludzie, których spotykali po drodze, mieli jakieś mnóstwo przygód, im się zepsuło koło, zresztą zrobili zakpasy, ponieważ oni byli przekonani, że jadą na wojnę. Wszyscy ludzie, którym o tym mówili, pukali się w głowę. Mówili, nie chłopaki, coś wam się pomyliło, nie będzie żadnej wojny. I chciałem cię o to zapytać, czy, no, bo moim zdaniem, jak jesteś tak jak ty, korespondentem wojennym, to coś tam przeczuwasz, coś widzisz więcej niż inni. Miałeś gdzieś z tyłu głowy, że jednak może się coś zacząć tego 24? Coś, jakieś przeczucie, jakiś głos wewnętrzny? Dobra, to no. My сюди zaproszowali jeszcze innego korespondenta, Ukraińca Jewgenia Maroletku, jaki wieszczał z Mariupola. Це його фотографії побачив у світі, фотографії зруйнованого пологового будинку у Маріуполі. Тоді світ зрозумів, що ця війна буде реально серйозною.
І він розповідав, як разом зі своїм колегою Мстиславом Черновим їхали до Маріуполя. Вони якраз просто відчували, що ця війна дійсно розпочнеться 24 числа. І він тут розповідав всю історію, коли вони їхали до Маріуполя, в них зламалося колесо, вони там робили всі можливі припаси, і люди дивилися на них як на божевільних. Тобто ніхто насправді не вірив, що це може розпочатися. І ось моє запитання до тебе, чи ти як воєнний кореспондент ти відчуваєш, ти бачиш більше, аніж звичайні люди. Чи це ти також передбачував такі події? Nie, na pewno nie, że to będzie 24 konkretnie, w sensie żadnej daty nie miałem w głowie, ale takie przeczucie, że wszystko się już dzieje po raz jakiś ostatni w pewnym sensie, to tak. I jak chodziłem, nie wiem, po Charkowie, rozmawiałem ze znajomymi, spotykałem się z ludźmi, to wszyscy gdzieś mieli to, no to po prostu było tak gęste w tym powietrzu, że to się dało wyczuć, że coś się wydarzy. Kiedy dokładnie, tego nikt nie wiedział. Tam rozmawiałem z akurat 23 lutego, rozmawiałem z uchodźczyniami wewnętrznymi z obwodu donieckiego, bo chciałem też mieć ich perspektywę na to, jak one widzą to potencjalne zagrożenie inwazją rosyjską, czy no wojną, bo wtedy tak naprawdę nie wiadomo było, czy to będzie inwazja. No w sensie wiele osób spodziewało się, że coś się wydarzy, ale mało kto spodziewał się, że to się wydarzy w takiej skali. I rozmawiałem z nimi, jeszcze to jedna właśnie z nich jeszcze zapraszała mnie na koncert jazzowy i tak rozmawialiśmy. No tak, w sumie gdybym nie to, że mam kolejny wywiad umówiony, to bardzo chętnie bym poszedł na ten koncert, bo może to być po raz ostatni, kiedy można pójść na taki koncert. Jak rozmawiałem z kolei z inną uchodźczynią wewnętrzną, to ona mówiła, że która przeżyła w 2015 roku bitwę o Debalcewę, bo stamtąd pochodziła, to była jedna ze straszniejszych bitew tej pierwszej odsłony wojny w Ukrainie, to ona mówiła, że uchodźcy wewnętrzni dzisiaj śpią najspokojniej i ja się w ogóle niczego nie boję, po czym zadzwoniła do mnie 24 o 6 czy 7 rano i powiedziała, teraz się boję. Тобто я очікував, що дійсно війна розпочнеться, може не конкретно 24 лютого, але все ж таки розумів, що багато чого відбувається останній раз. І це відчувалося на вулицях Харкова. Я ходив, повітря було просто таким густим. Всі відчували, що щось коїться, але ніхто не знав точно коли. Ще 23-го числа я розмовляв з переселенками з Донеччини, хотів запитати, чи вони вірять у можливість такого вторгнення Російської Федерації. Тому що ну, багато хто пророкував, що таке може статися, але тут також з'являлося питання масштабу такого вторгнення, наскільки масштабним воно буде. І розмовляючи з однією з переселенок, я почув від неї запрошення на джазовий концерт, і ну, відмовився, оскільки в мене було вже заплановане інтерв'ю, але я відчував, що наступного такого концерту може вже не бути. Ще розмовляв з іншою переселенкою, у якої був досвід ще першої фази цієї війни, ще 2015 року вона пережила битву за Дебальцеве. І вона мені тоді сказала, що хто як хто, але переселенці, вони ну, нічого не бояться. І вона не боїться. А ось 24 лютого вона мені зателефонувала і сказала, знаєш, я зараз боюсь. А коли був такий момент, коли собі усвідомив, що скалу того всього, як дужу скалу, на як великому обшарі росіяни вкручили? Чи то було одразу, чи то був якийсь процес? А коли ти усвідомив повний масштаб цього вторгнення, тобто що воно стосується всієї території України. Це було відразу чи після якоїсь події? No, було то запевно одразу, в перших годинах, dlatego że інформація no, docierało, w sensie byłem cały czas na bieżąco, co się dzieje i tam bardzo szybko była informacja o tym, że z pięciu obwodów, w sensie przez granicę pięciu obwodów rosyjskie wojska przekroczyły granicę z Ukrainą i także atakują z Krymu, więc to było jasne, że dzieje się coś naprawdę dużego.
ale żeby samemu, no, żeby sobie naprawdę to uświadomić, to było dużo trudniejsze. W sensie takim, że działo się wszystko tak szybko i to jest ten moment, kiedy no, rzeczywistość strasznie przyspiesza i trudno to wszystko jakoś sobie przetrawić, jakoś to przemyśleć, wyciągnąć jakieś wnioski z tego. Ja myślę, że potrzebowałem tak przynajmniej z 2-3 tygodni, żeby coś zacząć z tego naprawdę rozumieć, co się dzieje. Jasne, że to opisywałem, ale tak, żeby to doszło we mnie, to było trudne. Pamiętam, że musiałem oddać tekst, jaki to była, kiedyś to był 24, to była środa bodajże, tak, czy coś wymyślam? 24, czwartek. No to ja musiałem do poniedziałku zebrać materiał, oddać tekst w poniedziałek i w środę tekst miał być wydrukowany. I to mi się wydawało po prostu jakimś zadaniem nie do wykonania, żeby napisać coś, co w poniedziałek będzie, coś napisać w poniedziałek, co w środę będzie jeszcze ważne i aktualne. Z jednego boku ja masztab podій побачив відразу. Тобто, ну, я отримував цю інформацію, яка приходила з України, і ми чули, що росіяни атакують з боків 5 областей, та плюс війська Російської Федерації входять з боку Криму. З іншого боку, мені дуже важко було самому для себе осмислити те, що відбувається. І я про це писав, але не зовсім ще розумів. Та просто не встигав за реальністю, яка дуже швидко змінювалася. І я пам'ятаю, що 24-те це був четвер. Мене просили відіслати матеріал до понеділку, щоб його віддати до друку в середу. І я дивувався, яким чином мені написати такий текст, щоб він залишався актуальним між понеділком та середою. Просто з такою швидкістю відбувалися події тоді. І о чим написаєш втеді? І про що ти писав? No właśnie tak, o czym rozmawialiśmy, że w tym roku już napisałem 50 tekstów i już mi się trochę myli, co napisałem, ale możliwe, że to było o tym, jak ludzie się samoorganizują, bo to od Majdanu z 2013 roku ciągle ze mną chodzi i powoli jakoś się to bardziej materializuje w moich tekstach. To jest próba opisów tych momentów właśnie jakiejś takiej samoorganizacji, no, umownego wojennego Majdanu w tym przypadku, który się odbywa, bo pierwszym takim etapem był właśnie sam Majdan w 2013 roku, kiedy ludzie potrafili zbierać ubrania, przynosić sobie kanapki, organizować ochronę, robić te barykady, więc wszystko to działało jak takie, no, mini społeczność jakaś. Potem to się rozszerzyło w 2014 roku na wojnę w Donbasie i powstał cały ruch wolontariuszy, którzy tak naprawdę ubrali armię ukraińską, wysłali mnóstwo ekwipunku, dlatego że ten stan z 2002 i z 2014 są nieporównywalne, w sensie takim, że wówczas armia była bardzo często w adidasach, bez munduru właśnie, jakichś tam po prostu w dresach czy czymś takim, więc to było coś, no, fatalny stan tej armii, która była po prostu zabiedzona i zniszczona. No i w 2002 roku to przyjęło jakieś takie gigantyczną skalę, kiedy tak naprawdę wszyscy się angażowali, czym mogli, poczynając właśnie od przyniesienia herbaty na posterunek, po zbieranie worków, znaczy wsypywanie piasku do worków, po zapisywanie się do obrony terytorialnej, czy po prostu podpisywanie kontraktów ze zbrojnymi siłami Ukrainy, więc miało to coraz większe, w sensie od 2013 roku to obejmowało coraz większe grupy społeczne. Знаєш, я від початку цього року написав вже 50 текстів, і я можу зараз помилятися, вони зливаються в одне. Але все ж таки, мені здається, що я писав тоді про самоорганізацію українського народу. І насправді я займаюся цією тематикою ще з 13-го року від Київського Майдану. І тоді люди вже починали діяти на цьому напрямку. Тобто ми пам'ятаємо, що люди збирали одяг по всьому місті, будували барикади, організували якусь охорону цього Майдану і будували спільноту, хоча б у рамках цього табору протестного. Потім ми бачили 2014 рік, тобто вже почалася війна в Донбасі і розпочався увесь український волонтерський рух, який насправді обмундрував
та знайшов обладнання для Збройних сил України, які у той час були майже без жодних інструментаріїв справжньої армії. Вони воювали у кедах, у спортивному одязі. Ну і нарешті рік 2022, тобто всенародний масштаб, всенародна самоорганізація і всі частини українського народу стали допомагати якимось чином, чи принести хоча б теплий чай на блокпост, чи вступати у лави тероборони, або підписувати контракт зі Збройними силами України, наповнювати мішки з піском. Тут було багато чого робити. І я за цим спостерігав від цих перших початків 13-го року на Майдані. Dla mnie niesamowite jest to, co mówisz, bo ja to bardzo obserwuję. Dla mnie jeden z takich bardziej wzruszających obrazków z tej wojny to są albo dzieci, które zbierają pieniądze, tam sprzedają lemoniady albo grają na skrzypcach i zbierają pieniądze na Zbrojne Siły Ukrainy, albo pamiętam historię starszego pana gdzieś z Donbasu, ale z tej części nieokupowanej, który po prostu ma 93 lata i szyje siatki maskujące. I mam takie poczucie, że naprawdę w jakiś sposób te czasy wojenne i te trudne czasy sprawiają, że tam się rodzi w taki sposób, nie taki jakbyśmy chcieli, ale rodzi się społeczeństwo obywatelskie ukraińskie. Czy zgodziłbyś się z tym, że w tej takiej posowieckiej Ukrainie, w tej takim kraju, gdzie ludzie nie bardzo ufali nawzajem w swoje dobre intencje, że oni gdzieś się nauczyli organizować jako społeczność właśnie przez tą sytuację, w której zostali postawieni? Так, для мене це дуже зворушливо дивитися за цими прикладами самоорганізації. Найбільш зворушливими це ці картинки, що показували дітей, які збирали гроші на ЗСУ, там продаючи лімонад, збираючи кошти. Але також запам'ятався дідусь з підконтрольної Україні частини Донеччини, що, незважаючи на свій похилий вік, він плете маскувальні сітки для Збройних сил. Тобто ці воєнні часи, може, не таким чином, як нам би хотілося, але вони підштовхують українців до того, щоб створювати справжнє громадянське суспільство, що від цього пострадянського суспільства, де ніхто нікому не довіряє, створюється справжня нація справжніх громадян. Mi się wydaje, że ten proces trwa już dosyć długo i każdy ten kryzys, który wspomniałem wcześniej, czyli Majdan, wojna w Donbasie i rosyjska inwazja z 24 lutego, one te procesy po prostu przyspieszają, ale wydaje mi się, że to się toczy już od bardzo, bardzo dawna. Więc to, co w zasadzie tutaj było jakiegoś takiego ciekawszego, to jest, że w tej sytuacji właśnie Ukraińcy przestali tylko wierzyć w jakieś takie sobie samemu, w sensie Ukraina zawsze się cechowała ogromnym brakiem zaufania do państwa z powodu korupcji i tak dalej. A teraz ten moment spowodował, oczywiście to jest w jakimś sensie tymczasowe, choć myślę, że jakieś rezultaty tego zostaną, ale że Ukraińcy nagle zaczęli ufać państwu. I to jest niesamowite, bo podczas tego kryzysu no właśnie to zaufanie po prostu skoczyło niesamowicie i to ono tam skoczyło taki gigant, nie pamiętam teraz jaki to był procent, ale w badaniach to był bardzo wysoki wskaźnik, więc to jest super ciekawy proces też do obserwowania i myślę, że tutaj jakieś dobre badania właśnie socjologiczne byłyby bardzo ciekawe, co to znaczy, no i znowu bardzo ciekawe jakie to zostawi ślady w przyszłości, no bo jasne, że taka sytuacja powoduje, że wszyscy się jednoczą, ale to nie jest jedność, którą da się utrzymać ciągle, więc te wszystkie jakieś takie konflikty wewnętrzne, wewnątrzspołeczne wrócą prędzej czy później, zresztą już powoli wracają. Ja zanim Mateusz przełoży, tylko chciałem powiedzieć, że badania, które ja pamiętam i które na mnie od początku wojny robiły olbrzymie wrażenie, to że od początku wojny Ukraińcy bardzo mocno wierzyli w zwycięstwo. To znaczy na początku, jak tylko wojna wystartowała, kiedy my w Polsce naprawdę płakaliśmy i myśleliśmy, że to jest koniec Ukrainy. Ja pamiętam badanie z pierwszego tygodnia wojny, gdzie absolutnie 83% było przekonane, że Ukraina tą wojnę wygra. W tym momencie
Ostatnie badanie to jest chyba 88%. Znaczy one nigdy wiara Ukraińców w zwycięstwo nie spadła poniżej 80%, co dla mnie jest niesamowite. Тобто цей процес, про який ми кажемо, насправді він є дуже тривалим. Ми це спостерігаємо ось такий ланцюжок. Майдан, війна на Донбасі, потім це повномасштабне вторгнення. Тобто тут нічого нового насправді немає. Це може тільки не брати обертів. Але цікавою є інша річ. Тобто люди, як правило, ніколи не довіряли своїй державі, зважаючи на корупцію, на все те, про що ми чули багато років в Україні. Зараз, я думаю, ще тимчасово, але все ж таки, люди почали вірити у свою державу. Тобто соціологічні опитування чітко показують, що люди дійсно вірять і у Україну як таку, і, як Вітоль додав, у перемогу. Тобто коли у Польщі люди були точно налякані, що все, Україні прийшов кінець, вже в першому тижні війни 83% українців казали, що вони вірять в перемогу. Зараз це 88%. Тобто ця підтримка, ця віра у перемогу не падає нижче 80%. Але ще повертаючись до того, що казав наш гість, це дуже цікаво спостерігати за цим процесом, як зараз люди почали вірити своїй державі, і цікаво подумати про наслідки. Скільки від них залишиться, тому що зараз уся нація єдина, але треба усвідомлювати, що це не буде завжди. Тобто, скоріше або пізніше вийдуть наружу ці внутрішні конфлікти, які зараз приборкані цим єднанням. І я думаю, це буде хороший ґрунт для соціологічних опитувань, досліджень вже після війни. Ale wydaje mi się też, że tak, wszyscy wierzyli, że zwycięstwo i to rzeczywiście było bardzo powszechne odczucie, ale też jednocześnie te pierwsze dni chaotyczne bardzo, kiedy no, wydawało się, że ci Rosjanie są wszędzie, bo gdzie po prostu czytasz informacje. Tu są tam kilka godzin tak naprawdę po rozpoczęciu inwazji byli już przy Charkowie. Tutaj Cherson już pod Chersoniem. Zbliżali się do Kijowa, więc był w obwodzie ługańskim, w ogóle nie było do końca wiadomo, co się dzieje, ale wszyscy wiedzieli, że dzieje się źle, więc tam Szczastie było zajęte już też bardzo szybko. Więc było takie poczucie, że Rosjanie są wszędzie i ludzie mieli jednak poczucie, że nie wiadomo, jak będzie sytuacja w Kijowie, więc było to zagrożenie i było to poczucie zagrożenia, w sensie takim tak, wierzymy, że to się uda, ale może to być bardzo, bardzo trudne. I więc i może się to też łatwo wymknąć spod kontroli. Dopiero po jakimś tam, nie wiem, tygodniu, dwóch, to już się tak bardziej uspokoiło i wszyscy jakoś trochę ochłonęli i rzeczywiście znowu to poczucie, że wszystko będzie dobrze, no, wróciło na miejsce. Ale wiesz, też mi się wydaje, że problem trochę z takimi badaniami socjologicznymi jest, że to jest trochę opowieść o tym, w co wierzysz po prostu, a myślę, że jakbyś zaczął tam drapać i dopytywać ludzi, to jednak te obawy mogły być wtedy dużo większe, bo naprawdę te pierwsze dni były takie, że zupełnie nie było jasne, co się dzieje. Jakoś nie było tak, że ludzie się, no nie wiem, czy wojskowi się poddawali, czy ci, którzy się zapisali do obrony terytorialnej, ale no, sytuacja po prostu łatwo mogła wymknąć się spod kontroli i też potem już Ministerstwo Obrony mówiło o tym, i tam w Bankowa, czyli biuro prezydenta, że te pierwsze trzy dni były decydujące tak naprawdę o tym, czy jak Rosjanom się, no czy to się uda Rosjanom, czy nie, o tak. Я погоджуюся, всі українці або майже всі українці вірять та вірили у перемогу, але я все ж таки хочу нагадати про перші дні війни, про цей хаос, який царював тоді в Україні, тому що ну, інформація, яку ми отримували, була такою, що росіяни є всюди. Протягом кількох годин після того, як отримали інформацію про вторгнення, росіяни вже були біля Харкова, біля Херсона. Вони наближалися у напрямку Києва. Трохи невідомо було, що з Луганщиною, але все ж таки знали, що там відбувається щось недобре. Було відомо про те, що впало місто Щастя. Тобто було таке враження, що росіяни всюди. І з одного боку вірили, але все ж таки ця загроза залишалася.
люди вірили, але ну, в цей перший тиждень вони розуміли, що буде дуже важко цієї перемоги досягти. Вже після цього першого тижня, коли люди побачили, що Україна все ж таки стоїть, повернувся вже спокій, такий, скажімо, оптимізм в цьому питанні. І я також хочу звернути увагу, що ці опитування, ця соціологія, це більш про те, у що ти віриш. Якщо глибше покопатися, що чого справді люди бояться і наскільки вони насправді вірять в цю перемогу, я думаю, ця картина могла б бути гіршою. Тобто, ну, ніхто не здавався, там ні ЗСУ, ні тероборона, але ну, враження було гнітучим. І це потім також признавала Банкова, тобто адміністрація президента, що перші три дні були реально важкими. І що від них залежало, в принципі, що буде? Тобто, перепрошую, що... От так залежало, що відбувається, в сенсі три дні буде задуянце. Так, і від цих трьох днів залежало, в принципі, все, що відбудеться потім, і який буде результат війни. А в тих трьох днях właśnie, бо to dla mnie jest bardzo ciekawe, co twoim zdaniem zdecydowało przez te trzy dni? Co się takiego wydarzyło, że to było decydujące dla późniejszego przebiegu wojny? І що сталося за ці якраз три вирішувальні дні? Що вирішило результат цієї війни? Ну, w jakimś sensie pewnie ta wiara, w sensie w to, że ta Ukraina wytrzyma, dlatego że wydaje mi się, nie można tego w żaden sposób udowodnić obecnie, ale że to, o czym wielokrotnie jakoś gdzieś tam powtarzano, ale głównie na poziomie plotek, no że Rosjanie po prostu wierzyli, że Ukraińcy się będą poddawać, że albo że będą ich witać w takich miastach jak Charków. A to się nie stało i to, że ta ukraińska rosyjska ofensywa utknęła właśnie, nie weszli do Charkowa. Że dochodziło tam do takich scen bardzo dziwnych, że na przykład wjeżdża jakiś pojedynczy samochód z Z-ką wojskowy, a jego ostrzeliwują skądś, nie wiadomo, z jakiś podwórek i ci żołnierze uciekają, chowają się w klatkach schodowych, bo nie wiedzą, co się dzieje. Więc to spowodowało, że no, Rosjanie musieli po prostu się zatrzymać. Więc z jednej strony opór sił zbrojnych, ale z drugiej strony też właśnie takie działania na pół partyzanckie. I niechęć ludności, chociaż oczywiście też byli ludzie, którzy cieszyli się na Rosjan, ale jednak w większości, to szczególnie myślę, że Charków był właśnie zaskakujący dla Rosjan, więc to spowodowało, że to wszystko się zatrzymało. No też pod Kijowem utknęli tak naprawdę, bo mimo bardzo intensywnych działań, żeby zająć obwód kijowski, tutaj głównie właśnie w pobliżu Kijowa, w sensie te otaczające miasta, no to też udało się tylko częściowo. Chociaż zagrożenie jakiegoś oblężenia otoczenia Kijowa wciąż pozostawało tam duże przez jakieś, myślę, 3-4 tygodnie, nie pamiętam dokładnie, gdzieś w okolicach kwietnia już było w miarę pewne, że to się nie uda, ale no, to były ich cele i myślę, że gdyby nie właśnie taka duża mobilizacja społeczna, to ten cel byłby dużo łatwiejszy. No, w sensie takim, że same zbrojne siły w sensie zbrojne siły z 24 lutego bez napływu ochotników, nie dałyby sobie rady aż z taką interwencją, bo no nie wiem, jak rozmawiałem właśnie z wojskowymi w obwodzie charkowskim, to mówili, że to, co zrobiła obrona terytorialna, to było kluczowe w tych pierwszych godzinach, że to oni też bardzo wiele tego zatrzymali tak naprawdę częściowo tą ofensywę, więc mobilizacja była tutaj kluczowa. Ja думаю, що головним чинником, який вплив на те, що ця війна у перші три дні була вирішена на користь України, це якраз віра, дійсно віра українців у перемогу. І росіяни, це дуже часто опакували у світі, що росіяни вірили, що українці не будуть боротися, що у російськомовних містах, як хоча б Харкові, росіян там чекають, і ніхто не буде протистояти, будуть зустрічати з квітами. І росіяни помилилися, коли вони заїжджали своїми цими колонами до якихось населених пунктів. Заїжджає на початку одна машина з буквою «З», а там замість квітів її зустрічають постріли з дворів, з вікон. Тобто
І тоді росіяни починали тікати. Тобто на користь України зіграв цей опір, але не лише Збройних сил, але також, я б сказав, напівпартизанські дії, опір населення. Думаю, найбільш росіяни були здивовані якраз Харковом. Ну, крім того, треба також згадати Київ, де вони намагалися його оточити, але вони застрягли під Києвом. Вони намагалися зробити кільце навколо міста, захопити ці міста навколо столиці, їм також це тільки частково вдалося. І хоча ця загроза залишалася серйозною ще 3-4 тижні, це тільки з початком квітня вже було відомо, що росіяни, скоріш за все, точно не зроблять цього оточення української столиці. Я думаю, що без такого соціального підйому, всенародного підйому, без цієї всенародної мобілізації важко було б Збройним силам України протистояти такій навалі. Я розмовляв з українськими військовослужбовцями з Харкова, і вони дійсно підкреслювали роль тероборони, яка у перші години цієї війни діяла справді по-геройськи. І це завдяки ним вдалося зупинити цей наступ. Chciałem zapytać, bo to też jest historia z pierwszych dni, chciałem zapytać, na ile na tego ducha silnego, niezłomnego ukraińskiego miało twoim zdaniem wpływ to słynne idi na chuj, wykrzyczane przez obrońców Wyspy Węży w stronę krążownika Moskwa? A jak tobie zdaje, jak na bojowy duch Ukraińców u ci pierwsze dni wpłynęła ta wже легендарна відповідь солдатів зі Зміїного, які послали нахуй російський корабель, тобто крейсер Москва. Ну, myślę, że to był, w sensie, każdy taki symbol jest budujący i zapamiętywany, ale myślę, że to była jakaś logiczna konsekwencja tego wszystkiego i ona pokazywała tę motywację. Tak naprawdę to był jeden z tych elementów, który pokazywał po prostu, że państwo funkcjonuje. Też to, że najważniejsi urzędnicy państwowi, w tym prezydent, byli na miejscu, miało bardzo duże znaczenie. To też ludzie często podkreślali, że to, że Zełenski pokazywał, że jest na miejscu, że nagrywał się regularnie i widać było, że to nie jest oszukane, w sensie takim, że nigdzie nie wyjechał, nie ukrywa się. Nie jest to jak w 2014 roku, iluś polityków udawało, że jest na Donbasie, a byli w jakichś lasach pod Kijowem na przykład, jak jeden ze znanych polityków ukraińskich. To miało duży wpływ jednak na to, że no ludzie uważali, że nikt ich nie porzucił, że jeżeli państwo się trzyma, to oni też wytrzymają. Więc to był jakiś taki napędzający się mechanizm i tam było wiele różnych czynników, które powodowały to, że to się udawało. Więc mimo tego, że Zmijny i Ostriw się nie utrzymał, no to jednak działania też sił zbrojnych na wielu różnych kierunkach, gdzie właśnie zniszczono jakieś tam nacierający sprzęt wojskowy powodowały, że to wszystko się łączyło w jakąś taką trochę, no był taki efekt kuli śnieżnej, w sensie, że ludzie się nakręcali i wierzyli, że to wszystko będzie dobrze. No w takiej sytuacji każdy się łapie tego wszystkiego, co daje mu jakąś nadzieję, więc każdy taki mały klocek dawał jakiś punkt zaczepienia po prostu. Я думаю, що кожен символ, також цей, про який ти сказав, був важливим, але це, як на мене, лише консеквенція, наслідок того, що яка була загальна ситуація. Це був лише доказ того, що українська держава дійсно працює, що вона не рушиться, що президент є на своєму робочому місці. І це люди багато разів підкреслювали, що ну для них це було важливо бачити, що Зеленський дійсно не втік. Він постійно записував якісь ролики, де він показував, що він справді в Києві, що це не фейкові якісь ролики, тому що що багато хто пам'ятає 14-й рік, коли багато впливових політиків записували відео, типу вони на Донбасі, хоча насправді вони десь у лісі під Києвом в безпеці. І люди прийшли до висновку, що якщо Україна стоїть, ми також можемо стояти. І незважаючи на те, що Зміїний Острів впав, що росіяни його захопили, дії Збройних сил України, те, як вони палили колону за колоною,
показували, що слід боротися. І у такій ситуації кожен громадян, кожен громадянин думав, що він може щось привнести від себе, що він може зробити внесок у цю боротьбу. A powiedz proszę, co się działo z tobą? Pojechałeś, rozumiem, tego pierwszego dnia, 24, nocnym, pierwszej nocy właściwie, tym pociągiem do Kijowa. Co później robiłeś? Gdzie jeździłeś? W które miejsca docierałeś? A co z tobą? Tobto, my już znamy, pierwszej nocy ty pojechał tym pojazdem z Charkowa do Kijowa, ale kiedy ty jeździł potem? Czym ty zajmowałeś? Dla mnie, w sensie, ciągle tak naprawdę... Przez to, że tych wydarzeń było bardzo dużo i to jest taki pewien paradoks czasami, że jak jesteś w środku wydarzeń, to widzisz jeszcze mniej niż będąc gdzieś tam patrząc, a nie z daleka, bo trochę łatwiej wtedy nabrać dystans. Jak jesteś w samym środku, to po prostu nie wiesz, co się dzieje. To dla mnie było, miałem tak w Syrii na przykład też w 2019 roku, kiedy byłem w mieście, które już było prawie otoczone przez tureckie wojska. I przez długi czas więcej się dowiadywałem z Live UA Map niż samemu to wszystko obserwując, więc w momencie, kiedy wysiadł internet, ja już zupełnie nie wiedziałem, co się dzieje, bo po prostu ta sytuacja była strasznie chaotyczna i trochę te pierwsze dni przypominały to właśnie takie wydarzenie, kiedy trudno było zrozumieć, co ty masz robić i dokąd jechać, więc ja postanowiłem, że dla mnie najważniejszą historią jest Kijów i z jego perspektywy trzeba to opowiadać, dopóki to zagrożenie, że on może zostać otoczony, gdzieś tam wisiało nad nim, więc stwierdziłem, że będę w Kijowie i jeździł po okolicy i tam pracował. Więc no byłem do Buczy, nie dojechałem, no ale w Irpieniu byłem w momencie, kiedy właśnie toczyły się o niego walki, kiedy tak naprawdę było... Pojechałem tam, jak jeszcze trwała ewakuacja, kiedy jeszcze było, to było długo, jeszcze przed tym mostem, koło którym wszystkich był potem na wszystkich zdjęciach, na długo, no pewnie kilka dni, ale wydaje się, że to było strasznie długo. I dlatego wszystko mam rozpisane w kalendarzu, bo to się tak strasznie zlewa, że nie mogę tego zapamiętać. Ale przyjechałem do Irpienia wtedy i tam, jak wjechaliśmy, bo spędziłem tam kilka godzin, to nagle się okazało, że z miasta nie można wyjechać, bo toczyły się walki na drodze i rosyjskie czołgi po prostu wjechały na tę drogę. Więc wydawało się, że będę nocował, już tam znaleźliśmy miejsce jeszcze ze znajomą dziennikarką, gdzie będziemy mogli przenocować i zostać i myśleć, jak się stamtąd wydostać. No ale właśnie doszło, zaatakowało też ukraińskie wojska i tą drogę odbiły, więc była chwila na to, żeby przejechać i wyjechać z Irpienia. I potem jak już znowu byłem w Irpieniu, no to już był w zasadzie tam częściowo zajęty i już nie było wielu ludzi, którzy tam mieszkali. Tak naprawdę ta znajoma, u której też byliśmy, to ona była w Radzie Miejskiej Irpienia, wyjechała z domu tylko dzięki nam, bo walki toczyły się dosłownie na tuż koło jej domu. I ona myślała, że wszystko będzie w porządku, ale jakoś udało nam się jej przekonać, i żeby wyjechała i mieliśmy rację, bo akurat ta część Irpienia była okupowana. Więc to było jakieś takie, wszystko działo się jednocześnie w wielu miejscach i mówię. I dlatego ja stwierdziłem, że będę pracował w Kijowie. Я вирішив про себе, що повинен на початку працювати і зосередитися на українській столиці, тому що там залишалася ця загроза того, що місто потрапить в оточення. Парадоксально, це такий парадокс, коли ти залишаєшся у центрі подій, ти бачиш набагато менше, аніж ззовні. І це мені дуже нагадує ситуацію з Сирії у 19-му році, коли я залишався у місті, яке майже було повністю оточене турецькими військами. І я більше бачив в інтернеті про те, що насправді відбувається, ніж будучи там на місці. І коли зник в нас доступ до інтернету, це вже був суцільний хаос. І мені ця ситуація дуже нагадує перші дні з російсько-української війни в цьому році. І я зосередився на цих містах навколо Києва та на самому Києві. У Бучу я не поїхав. Я їздив, наприклад, до Ірпіня.
Спочатку, вперше, коли я туди потрапив, це було ще до евакуації, до цього зруйнованого моста, про які всі знають. У мене є записані всі ці події в календарі, тому що це насправді не так вже багато часу, це не так вже давно, але, здається, немов це були роки. Вперше я там був ще, коли за нього велися бої. Тоді в нас була проблема з тим, щоб виїхати, тому що росіяни якраз утримували дорогу, яка дозволяла б нам виїхати з міста. І вже збиралися ще з однією журналісткою залишатися на ніч, але, на щастя, українські сили провели контрнаступ, який освободив цю дорогу, і ми виїхали. Потім вже повертався до частково захопленого Ірпіня. І тут можу розповісти про знайому, з якою ми були в цьому Ірпіні. Вона засідала у міській раді, і ми її уговорили, щоб вона з нами виїхала. Ще першого разу, коли ми були в Ірпіні. І вона на початку цього не хотіла робити, там бойові дії проходили біля її будинку. І як виявилося, це була реально корисна рада, оскільки коли вже повернулися, побачили, що якраз її будинок, її квартал був захоплений росіянами. І можемо тільки гадати про те, що б сталося з нею, якщо б вона залишилася на місці. Proszę Państwa, za chwilę oddam Państwu głos i będzie moment, kiedy Państwo będziecie mogli zadać pytanie naszemu gościowi, który dzisiaj reprezentuje trzy osoby, które miały być na tej debacie, więc wszystkie pytania, które macie Państwo do korespondentów wojennych, będziecie mogli Państwo zadać Pawłowi Pieniążkowi. Natomiast ja chciałbym... Będę odpowiadał w liczbie mnogiej po prostu. My, Paweł, my korespondenci. Ale chciałem Cię, Paweł, jeszcze zapytać, jak wygląda taka proza życia? To znaczy, jak mnie bardzo ciekawi, jak mówisz, że pojechałeś do Irpienia. Jak się jedzie do Irpienia właśnie? Jak w sytuacji wojennej organizuje się transport? Jak w ogóle się poruszasz? Ile się takich uciążliwości, ile trzeba mieć przepustek, ile checkpointów minąć? Skąd wziąć jakiś samochód? Czy tam jeżdżą marszrutki? Jak się na tym jednym przykładzie chciałem cię zapytać. Jak się poruszasz po takiej Ukrainie, która jest w stanie wojny? Добре, ще таке питання про звичайне життя, звичайний день воєнного кореспондента. Тобто, на прикладі того ж самого Ірпіня, яким чином потрапити в такий Ірпінь? Тобто, звідки організувати транспорт? Чи туди ходять маршрутки? Скільки пропусків, скільки блокпостів треба здолати, щоб потрапити з Києва до Ірпінь? Як взагалі потрапити в Ірпінь? З самогодом то просто, в сенсі... Masz kontakt, szukasz kierowcy i dzwonisz i znajdujesz. W sensie takim, że no nie jest to, w sensie jest to trudniejsze, bo tych kierowców było mało i rzeczywiście było strasznie dużo mediów, które chciały to robić, ale w sensie potrzebowało kierowców nagle, żeby z nimi pracować, no ale znajdujesz i no, bo to było ryzykowne, tak? W sensie, że nie wiedzieliście, czy wrócicie, a jeżeli tak, to za ile? No tak, ale to też się umawia, że po prostu płacisz za dzień. I w takim razie to jakoś tam funkcjonuje. No w sensie osoba podejmuje ryzyko, to też nasz kierowca był weteranem, więc też rozumiał zagrożenia. Więc wsiadasz w samochód i jedziesz jak daleko jesteś w stanie. W sensie tak, że próbujesz dojechać tam, gdzie się da. Jak widzisz, że sytuacja jest już nie najlepsza, to wtedy próbujesz albo zawrócić, albo szukasz jakiegoś punktu zaczepienia. No, to był właśnie problem też taki, że działo się bardzo wiele rzeczy, więc i szybko się wszystko zmieniało, więc ja czasami poświęcałem dzień na to, żeby objechać okolice i dowiedzieć się, co się dzieje, bo to musisz, wiesz, no, już pomijając znalezienie bohatera, ale trzeba po prostu znaleźć miejsce, gdzie dzieje się jakieś tam ważne wydarzenie. I to też było trudne, dlatego że to wcale nie było takie jasne w Kijowie, gdzie się zmienia sytuacja. Jednak była duża blokada informacyjna od jednej i drugiej strony. I było bardzo utrudnione zrozumienie tego. Więc jedziesz jednego dnia jakąś drogą, jest cicho i spokojnie, drugiego dnia już są tam okopy i żołnierze się szykują do obrony miasta na przykład. Jednego dnia możesz wjechać do miejscowości i tak było w przypadku na przykład tej ekipy Fox News. I trafili pod przypadkowy ostrzał artyleryjski, dwie osoby zginęły i potem już się tam nie dało więcej wjechać. Więc to często są jakieś takie miejsca, że jedziesz trochę na czuje. Z Irpieniem to akurat tylko mieliśmy śmieszną historię,
bo droga właśnie ta, którą potem zajęły rosyjskie czołgi, to jak jechałem tam dzień czy dwa wcześniej, to mi mówili ludzie, że ta droga jest ostrzeliwana, żeby się na niej nie zatrzymywać. I jak jechałem potem właśnie już w ten dzień, kiedy te czołgi tą drogę odcięły, to... Mateusz Lechowski, proszę Państwa, dotarł. To tylko napisałem do znajomej, która jechała w innym samochodzie, że uwaga, jeżeli, bo ta droga jest ostrzeliwana. A odpisuje mi w SMS-ie, to jedźcie pierwsi. No i tak, tak pojechaliśmy. Więc to są raczej takie bardzo często przypadkowe rzeczy, no w sensie takim, że wielu nie jesteś w stanie zaplanować i gdzieś trafisz i trafisz nagle w sam środek ważnych wydarzeń, a czasami po prostu... nic się jakiegoś takiego z dziennikarskiego punktu widzenia ważnego nie wydarzy, więc głównie to jest, tak, praca na wojnie to jest głównie dużo poświęcanego czasu szukania i często jest to wbrew jakimś takim częstym wyobrażeniem bardzo mało ekscytujące. Jest to często nudne, trzeba siedzieć, czekać, załatwiać, organizować różne. Przepustek akurat na początku to jeszcze nie było i powiedziałbym, że taki pierwszy właśnie moment chaosu to jest paradoksalnie dla dziennikarzy najlepszy moment, bo można robić wszystko. Jest też oczywiście najbardziej niebezpieczny, ale daje duże możliwości, żeby znaleźć się w miejscach, które potem mogą być blokowane. No sprawdzić, żeby pojechać do Irpinia na maszynie, to nic ważkiego, prosto znajdź maszynę, podzwonić odpowiedniej людині i все, їдеш. Правда, там була конкуренція ЗМІ, закордонних ЗМІ, тому що всі шукали водіїв, щоб потрапити у центр подій. В нас був свій водій, він був ветераном. Ну і це просто ризик. Тобто водій бере на себе ризик, що він поїде у якесь небезпечне місце, ти йому платиш за увесь день його роботи і все, намагаєшся доїхати якомога далі. Якщо становиться дуже важко і серйозно навколо, або здаєш назад, або і повертаєшся, або міркуєш, що тобі робити далі. І тут також мені треба сказати, що багато часу я витрачав на те, щоб робити об'їзди околиць Києва, щоб шукати місць, у яких я можу займатися своєю справою, тому що крім того, що нам потрібен герой, нам ще потрібне місце. І ну, початок війни – це була суцільна інформаційна блокада з обох сторін, як української, так і російської. І це може бути так, що в один день ти їдеш якоюсь дорогою через якийсь населений пункт, і там нічого не відбувається. Наступного дня там вже є окопи, і солдати готуються до оборони. І також це було під Києвом, де в один населений пункт потрапили журналісти Fox News. Дві людини загинули, і з того часу вже журналістів туди не пускали. Ось, наприклад, тут Ірпіня, дорога, по якій ми їхали, там казали, що вона часто обстрілюється. І я написав знайомій, що збираємося їхати дорогою, яка обстрілюється, і я сам цього не рекомендую. Вона мені відповіла, що просто щоб ми їхали першими, і все. Тобто на війні тобі дуже важко мати будь-який план. І це здається, що це робота воєнного кореспондента, це постійно якийсь адреналін, постійно щось відбувається, насправді це не так. Більше часу тобі просто треба думати, як потрапити у місце, де щось відбувається, і дуже часто можна навіть нудьгувати. На початку, ти також питав про пропуски. Цей початок війни, тоді ще пропусків не було, і ось в такий хаос, в такому хаосі, з одного боку, журналістам працювати найлегше, тому що можна потрапити у місця, у які потім ти вже не потрапиш, з іншого боку, це, звісно, є набагато небезпечнішим, тому що ніхто не слідкує за тим, куди ти їдеш. Proszę Państwa, zmieniamy trochę plan, to znaczy sekcję pytań przeniesiemy na koniec rozmowy, a ponieważ pojawił się Mateusz, z czego się bardzo cieszę, to Mateusz, no przede wszystkim cieszymy się, że udało Ci się dotrzeć i chciałem Ci zadać to pytanie, od którego zaczęliśmy debatę, ale na które Twoja perspektywa też mnie bardzo ciekawi. Jak dla Ciebie zaczęła się wojna? Gdzie byłeś 24 lutego? Jak to się stało,
że zaraz po tym znalazłeś się w miejscu, gdzie się działo najwięcej, w miejscach, gdzie się działo najwięcej. Вітаємо нашого наступного гостя, який долучився до нас, Матеуша Лаховського. І починаємо з того ж запитання, з якого ми починали нашу дискусію взагалі. Тобто, у яких обставинах ти зустрів початок війни? По-українськи моє прізвисько звучить вилевадніше, завжди так, як слухаю, як українці мовлять то прізвисько з іншим акцентом, то видає мені якесь ладніше. Bo ogólnie to za nim nie przepadam. Ale zaczynając od tego, bo słuchałem, co Paweł mówił, ja byłem w zupełnie innym miejscu, ja byłem w Łodzi, z 23 na 24 byłem w Łodzi, kończyłem projekt teledysku i pamiętam, że wróciłem ze spotkania z operatorką do domu, do mieszkania, odpaliłem media, bo przez parę godzin w ogóle, cały dzień właściwie miałem wyłączony telefon, bo kończyliśmy ten projekt. 28 miałem wyjeżdżać, bo miałem być już w Kijowie, mieliśmy robić zdjęcia do dokumentu. Tak chcieliśmy zdążyć przed ewentualną wojną z operatorem. No i był wieczór i się zaczęło. Znaczy w sensie, jak już było to przemówienie Putina, to już było wiadomo. Zadzwoniłem do mojego operatora, powiedział, że nie jedzie, nie ma szans, że się boi. No i zacząłem zbierać jakąś grupę jakąkolwiek, żeby móc tam pojechać. No i następnego dnia po prostu rano wsiadłem, spakowałem się, wsiedliśmy w samochód, dojechaliśmy do Kijowa. Najpierw do Lwowa, przepraszam, przespaliśmy się tam u mojego przyjaciela. On stwierdził, że z nami nie jedzie, bo idzie do komisji werbunkowej, w sensie do wojenkomatu. A my pojechaliśmy dalej pociągiem do Kijowa, czekaliśmy tam 3 godziny, bo w ogóle było nie wiadomo, czy on przyjedzie, czy nie przyjedzie. Jest najbardziej stresujący moment w ogóle jazda tym pociągiem do Kijowa, bo on się zatrzymał gdzieś w połowie drogi, bo akurat był desant pod Hostomlem. Tam były jakieś historie, że Rosjanie są gdzieś obok. Ta naczelniczka składu zaczęła chodzić po wagonach i mówić, że nie wie, czy dojedziemy, czy pojedziemy przez Białą Cerkiew. W końcu dojechaliśmy o 5 nad ranem 25, tak chyba, do Kijowa. No i 2 dni jeszcze posiedziałem z tymi takimi niezależnymi dziennikarzami, bo się zebraliśmy we 4 takich szaleńców, żeby pojechać. I czekałem na odpowiedź od moich znajomych, czy mogę pójść do nich na bazę wojskową, w której oni spali, gdzie się po prostu ochotnicy zbierali. Tam byli sanitariusze, bo ten dokument miał być o sanitariuszach, o hospitalerach, ale tam też był prawy sektor, obrona terytorialna w tym miejscu. No i dostałem zgodę od dowódczyni tego batalionu i najpierw zacząłem jako wolontariusz, oczywiście codziennie pisałem o tym, co tam widzę. Potem zacząłem robić relacje dla Radia Z, jakoś bo znajomy wiedział, że jestem tam. No i tak po 3-4 dniach chyba, czy 5 już zaczęło być na poważnie, w sensie już tak zaraz po jakimś czasie się odezwał TVN i już poleciało, jeśli chodzi o relacjonowanie. Ale ja pierwszy miesiąc spędziłem z żołnierzami i z sanitariuszami, przy czym większość, tak jak Paweł w Kijowie, ale wyjeżdżałem na takie, powiedzmy, tygodniowe wyjazdy na front, gdzie po prostu z nimi spałem, na przykład czasami na trzeciej pozycji, gdzieś w domu, a czasami gdzieś bliżej, już na samym froncie. Tam nieraz zostało ostrzał jakichś gradów razem z nimi i to była jakaś taka druga, najbardziej stresująca sytuacja. Ale coś mi uświadomiło, znaczy w ogóle będąc w tym Kijowie, miałem takie poczucie, że to się skończy tak, że Rosjanie otoczą miasto i będę tam jakoś kombinował, jak się wydostać. Dzwoniła ambasada, czy się nie chcemy ewakuować, czy ja się nie chcę ewakuować. Tak, dzwonił do mnie ambasador raz na 2 dni. Ostatni raz ewakuowali. Ostatni raz ewakuowali armeńskich dyplomatów czy azerbejdżańskich i było dla mnie miejsce. Ja podziękowałem. Ale to było tak, że najlepsze było to, że ja zostaję, ale i tak dzwonił do mnie ktoś z ambasady, albo prosił, żeby wysłać wiadomość. Nie? Tam były też inne historie, bo jeszcze była po drodze ewakuacja takiej pary starszych ludzi ze wschodu Kijowa. Teraz to mi się wydaje takie. Ten Kijów wcale nie był aż taki niebezpieczny, jak wtedy, jak w ogóle to było narośnięte w koło. Jak sobie przypomnę na przykład, że wjechałem do Siewierodoniecka, gdzie się paliła stacja benzynowa i w trakcie był ostrzał miasta i po prostu chłopaki z Legionu Gruzińskiego nas po prostu machały nam już do samochodu, zanim do nich dojechaliśmy, żebyśmy spieprzali gdzieś między bloki, bo azot był ostrzeliwany i te pociski nad nami przelatywały, no to było niebezpieczne. A w Kijowie, na froncie rzeczywiście, w Irpiniu też raz tam jak byłem, bo tam to było non-stop tak naprawdę,
Ale w samym Kijowie nie było tego, ale była nabudowana ta atmosfera strachu, bo w pierwsze dni było dużo dywersantów i na przykład gdzieś zabili tą dziewczynkę, tą rodzinę, więc nam się ten Kijów wydawał jakiś przerażający. Ja pracowałem już w TVN-ie i TVN podawał, że Kijów jest już prawie otoczony i moja mama raz na jakiś czas, bo codziennie do mnie by dzwaniała, Mateusz, Kijów jest otoczony, co ty zrobisz? Mówię, mamo, nie jest otoczony, jestem tu, nie jest. Tak kilka razy się złapałem w ogóle, rozmawiałem z żołnierzami, czy jest możliwość, że jest. Więc tak trafiłem, to jest, wiesz, to tak można by było każdy dzień rozpisywać. Ja sobie od razu postanowiłem, że będę ten dziennik robił trochę na mediach społecznościowych, a trochę w tym, żeby tego nie zapomnieć, bo to się wydaje, że tak jak mi też się to wydaje, jakby to było 10 lat temu, a nie 7 miesięcy temu. Тобто для мене війна розпочалася зовсім інакше, ніж для тебе, як я слухав дорогою сюди вашу дискусію. І вночі з 23 на 24 я знаходився у місті Лоді, у Польщі, і працював над проєктом відеокліпу до пісні. І протягом ночі в мене був виключений телефон, ми були дуже зайняті роботою, і тільки потім включив інформацію і новини, і вже після промови Путіна було відомо, що війна розпочалася. Ми збиралися їхати до України, до Києва 28 числа, зняти документ, так, щоб ще встигнути до того, як розпочалася війна. На жаль, війна була першою. Я зателефонував моєму операторові, він точно відмовився їхати, він сказав, що йому страшно. З того часу я став збирати робочу групу, яка б хотіла все ж таки поїхати до України. І вранку 24 лютого ми сіли у машину і поїхали спочатку до Львова. Там наш знайомий відлучився, українець, відлучився від нашої групи піти у воєнкомат, щоб вступати у лави там, чи тероборони, чи ЗСУ. Ну, а зі Львова нас до Києва віз вже потяг. І це також було дуже стресовий момент. Це були якраз ті дні, коли висаджувався десант у Гостомелі, і навіть проводниця в поїзді ходила і казала, що насправді вона не знає, яким маршрутом буде прямувати поїзд. Тобто ми можемо, наприклад, їхати через Білу Церкву або ще іншим маршрутом. І перші два дні я просто займався мовленням з Києва, потім зв'язався з базою волонтерів, де знаходилися військові медики, тероборона, правий сектор. Мені вдалося там потрапити, зв'язався з командиркою цієї бази. І там служив просто як волонтер і проводив час разом з військовослужбовцями. На вже потім зі мною стали зв'язуватися редакції, тобто Польське Радіо Z, телебачення ТФН, і помітили, що я там знаходжуся, і зміг для них тоді працювати. Але перший місяць я провів просто з солдатами, їздив з ними на фронт, іноді я був на третій лінії, тобто мав цю можливість ще спати вдома. Іноді приближався до лінії зіткнення, тоді нас накривали градами, це був дійсно страшний і сповнений стресу момент. Але також залишалася проблема Києва, чи нас оточать і що робити далі. Зі мною постійно зв'язувалися представники польського посольства, мені буквально телефонували щодва дні питати, чи я не хочу евакуюватися з України. І мені пояснювали, що якраз евакуюються кореспонденти з Вірменії, з Азербайджану, і для мене також знайдеться місце. І незважаючи на те, що я казав, що ні, я не поїду, вони все ж таки весь час мені телефонували. Там багато історій, я згадую евакуацію такої старшої пари на сході Києва. Але дуже небезпечний момент був у Северодонецьку. Там відбувалися справжні небезпечні події, не те, що у Києві. Коли ми заїжджаємо до міста, там вже є пожар. Росіяни обстрілюють цей хімзавод «Азот».
Нас зустрічають на дорозі бійці грузинського легіону, кажуть, щоб ми просто тікали нафіг, тому що тут нас можуть зараз вбити. Ми буквально бачили, як над нами пролітають снаряди. Хоча в Києві були декотрі місця, тут згадується Ірпінь, але все ж таки було краще. Але попри те був страх. Це були ті дні, коли багато хто говорив про ДРГ, які працюють на передмісті Києва. Була ця вся історія, коли було вбито дівчинку та її родину. І часто, попри те, що насправді відбувалося телебачення, говорили, що Київ вже оточений. І мені мама телефонувала, що я бачила в телевізорі, ти будь ласка, тікай з цього Києва. Я їй відповідав, що ні, насправді це не так. Хоча декілька разів вже з'являлося таке почуття, що може хтось знає краще за мене. Я намагався вести такий журнал, щоб не забути про те, що відбувалося, тому що там такі густі події. Частиною я вів це як блог в інтернеті, частину ще іншим чином. Але ось це стільки подій, це, здається, це було декілька років тому, а не 7 місяців назад. Chciałem cię, Mateusz, zapytać, bo jeżeli cię dobrze rozumiem, to jeszcze wyjeżdżając na wojnę, to jechałeś, żeby kręcić ciąg dalszy swojego filmu, tak? Chciałem robić dokument i być trochę może jakimś wolontariuszem. Też miałem takie poczucie, że pamiętałem, co było, jak wróciłem z dokumentu, jak zrobiłem dokument i potem jak gdzieś go na festiwalach pokazywałem, nawet studenckich, to zawsze miałem taką rozmowę, to nie jest wojna bratobójcza, to nie jest wojna jakaś taka... Takie były typowo pytania jak z propagandy, nie rosyjskiej. Ja sam tam jechałem w 2019 roku na wschód Ukrainy. Miałem w głowie trochę taki obrazek totalnie nieprawdziwy. To była dla mnie taka podróż, która mi zmieniła w ogóle spojrzenie na Ukrainę, na to, co się tam dzieje, bo wcześniej to w Ukrainie byłem, we Lwowie, w zachodniej Ukrainie i to tyle. I miałem takie poczucie, że warto tam być, choćby po to nawet, żeby to relacjonować na Facebooku. Byli tam moi znajomi, był tam mój przyjaciel i pamiętam, że jeszcze był protest od razu w Łodzi 24. Poszedłem na ten protest, czekałem na transport, nie? I taka ogólna, jakby nawet jeszcze w szkole, w filmówce pakowałem się, jeszcze mi kamerę ten mój operator ustawiał, po prostu optymalizował tam tryby, bo nie wszystko umiałem. Zazwyczaj pracowałem z operatorem i gadaliśmy i nie dochodziło do mnie do końca, gdzie jadę. Jakby wiedziałem, że chcę, miałem takie poczucie, że jadę i koniec. Nie powiedziałem rodzicom, nie powiedziałem przyjaciołom, nie powiedziałem nikomu. Do mamy zadzwoniłem z Lwowa, bo wiedziałem, że się zaraz dowie, no bo już miałem umówioną pierwszą relację dla Zetki, więc wiedziałem, że się dowie. To był problem, bo 3 lata wcześniej, jak byłem robić dokument, to mama myślała i rodzice, jeszcze wtedy dziewczyna, eks, że jestem cały czas w Kijowie. I to było łatwo ukryć, no bo robiłem dokument, więc nikt nie wiedział, że siedzę tam na wschodzie. A tutaj niestety, jak relacjonujesz coś, no to wychodzi bardzo szybko. I bardzo często przez te 7 miesięcy dostawiałem wiadomości, wiem, gdzie jesteś, od mamy na przykład, albo już później od dziewczyny, że wiem, gdzie jesteś, po co tam pojechałeś, nie? To jest też takie wygodne było to, jak byłem wcześniej jako dokumentalista, że się nie musiałem tłumaczyć, nikt się o mnie nie bał, a ten pierwszy miesiąc czułem, że się strasznie o mnie boją. Też chyba przez to, jakie media właśnie robiły tą otoczkę, że to już koniec, że zaraz Kijów padnie i tak dalej. Так, коли я їхав до України на цю війну, я перш за все хотів працювати над своїм матеріалом про свій документ, який хотів знімати ще до початку війни, збиралися знімати матеріал про військових медиків. Ну і крім того, я їхав туди з думкою, що хотів допомогти як волонтер. І взагалі більше дізнатися про те, що відбувається. І коли я показував ще раніше, до цих всіх подій, якісь свої матеріали, документи у різних, на різних фестивалях, на різних виставках, в людей було таке враження, що це як російська пропаганда любила казати, що не все так однозначно. Що це братобійча війна, тут немає поганих та хороших. Я хотів також більше дізнатися, раніше їздив тільки подорожував заходом України, а тут якраз була можливість потрапити у центр цих всіх подій.
Ще 24 лютого в Лодзі, до того, коли ми виїхали у напрямку України, там відбувався мітинг у підтримку України. Я пакував свої речі, мій оператор мій там налаштовував все в камері, тому що я не... Я завжди працюю з ним, і я не розбираюся там у всіх деталях. І розмовляючи з ним, я розумів, що не зовсім впевнений, не зовсім усвідомлюю, куди я їду. Нікому не сказав у цей день, коли я їхав, що збираюся потрапити в Україну, ні мамі, ні знайомим. І мамі я зателефонував тільки у Львові, тому що збирався там... у недовгому майбутньому мати включення в прямому ефірі, тоді вона б дізналася про те, так і інакше. Тобто я волів сам сказати, що я дійсно в Україні, а потім подивимося. 3 роки раніше, коли я відвідував Україну, це було набагато простіше, тому що я там займався своєю справою як документаліст. Тобто ніхто не бачив мене в живому ефірі. І міг казати родині, що я знаходжуся під Києвом і все. Там, чи мамі, чи мої тодішні колишні. А зараз, перший місяць, мені постійно телефонували, що за мене бояться. Та й потім мама мені телефонувала, що а я знаю, де ти знаходишся, зараз я тебе бачила. Ось так. А чи пам'ятаєш, Матеуш, такий момент, Czy podjąłeś decyzję, że zostaniesz korespondentem wojennym, czy to się wszystko działo po prostu na jakimś automatycznym pilocie i trochę samo? Скажи, а ти приходив цей момент, коли ти вирішив сам для себе, що ти станеш воєнним кореспондентом, чи це в автоматичному режимі просто сів, поїхав? Около 8-го поїхав перший раз на фронт під Бровари і там зостав 3 дні з жовніжами на такій дальшій позиції, другій, powiedzmy, на pół dnia wyjechaliśmy na pierwszą, była spalona ziemia, zobaczyłem okopy, nagrałem live'a dla TVN-u i to no, było fajne, spodobało mi się to, to było fajne, już od paru dni dla nich coś tam relacjonowałem i robiłem takie codzienne wejścia dla Zetki, ale miałem w pierwszym kontrakcie z TVN-em podpisane, że maksymalnie robię 3 wejścia dziennie, bo mam swoją robotę, czyli sortowanie leków, rozłożenie jedzenia po Kijowie, ewakuowanie ludzi i tak dalej. A wtedy pojechałem i spotkaliśmy Saszę, razem z moim kumplem, Saszką też, lekarzem. I Sasza przyszedł z mamą, bo miał anginę i nie miał leków. Nie było nic w tej wiosce, to była wioska pod Browarami. Nawet nie wiem, gdzie ona jest, bo jak wyjeżdżaliśmy, to zasada była taka, że ja w ogóle telefon wyłączam lokalizację i tak dalej. To było gdzieś pomiędzy Browarami, tam trudno mi potem to było ustalić, bo my już tam później nie wróciliśmy się, wycofali stamtąd trochę. I ta mama mi opowiedziała, że 10 osób zastrzelili Rosjanie w tej wsi parę dni wcześniej, po prostu przyszli, zrobili zaczystkę. Te osoby się chciały ewakuować na ukraińską stronę i oni je rozstrzelali. I wtedy miałem takie okej, to jakby zostaje tutaj przynajmniej miesiąc. I miałem jeszcze takie wahania, pamiętam, że miałem takie dni, to nawet patrzyłem gdzieś niedawno w dziennik, czy zostać jako dziennikarz, czy się zaciągnąć do armii, w sensie jako ochotnik. I pojechałem do Buczy. 2 kwietnia, nawet 2 dni temu po pogrzebie naszego znajomego spotkałem się też z chłopakami i jeden powiedział mi, że opowiadał innym żołnierzom, których nie znałem, jak to wyglądało, jak się poznaliśmy i tak dalej i mówi, że pojechał do Buczy, wrócił, robił te swoje relacje u nas w budynku, leżał, nie spał. Jak wstawałeś rano, to on nie spał, jak się kładłeś, to on nie spał. 2 dni nie spał, 3 dni nie jadł. I to było prawda, ja 2 dni nie spałem, 3 dni nie jadłem po Buczy. 2 razy, codziennie jedziemy do tej Buczy, tam 2 dni do Buczy, później już do Makarowa, do Borodianki, do tych wszystkich wsi. No i już wtedy stwierdziłem, że już nie miesiąc, tylko do końca i złożyłem wniosek o dziekankę i tak już stwierdziłem, że zostaję do końca. Byłem w Buczy, nie było nikogo z Polski. Wtedy, jak tam wjeżdżałem z dziennikarzy, ciała, które tam leżały, potem pojechałem tam, jak Rau przyjechał do Ukrainy, nasz minister spraw zagranicznych, i spotkałem tego księdza, który płakał nad tym grobem, on organizował te pogrzeby, Andrija, w masowym grobie, gdzie tam kilkadziesiąt ciał leżało. Płakał wcześniej, był taki obdarty w ogóle, taki po tej okupacji, wyglądał strasznie. Opowiadał mi, co się tam działo. Spotkałem go po paru miesiącach, już taki normalny, odżywiony. Poczułem taki w ogóle, że jak
w ogóle jak z innego świata ta cała sytuacja. Już ta Bucza zupełnie inaczej wygląda. Poszedłem do kawiarni po 3 miesiącach tej Buczy. Jeździłem po tej Buczy i płakałem. To było jakieś totalnie takie dziwne uczucie, bo pamiętałem te miejsca, gdzie sikaliśmy na, nie wiem, na transporter opancerzony rosyjski, gdzie dalej kobieta płakała i opowiadała mi, że groby przy blokach, że chowali sąsiada. To było cały, napisałem wtedy tekst dla Newsweeka o tym, jakoś sobie oczyściłem się z tego, ale to był koszmar. Ta Bucza, to dla mnie były te 2 dni tam, to był jakiś koszmar, serio. To mi jakoś zmieniło w ogóle percepcję na bardzo, bardzo wiele rzeczy. I uważam, że nie tylko mi, bo rozmawiałem z wieloma żołnierzami, teraz to w Izumiu zobaczyłem z kolei na tych masowych grobach, że żołnierze czasami potrafią sami przyjeżdżać, żeby na to popatrzeć, potem idą i opowiadają o tym innym żołnierzom. Ja pamiętam, że jak wróciłem z Buczy, to właśnie siedzieli, oni słuchali. Oni nawet nie ze mną gadali, tylko słuchali, jak ja robię live. Rozumieli oczywiście wszystko po polsku, część tych ochotników to w ogóle przyjechała z Polski przecież. I też między sobą gadali, dostawali zdjęcia. Nawet bym nie wiedział o tej Buczy, gdyby znajomy deputat nie napisał, że tam, no, że oni tam wkroczyli i że jest źle. My wtedy byliśmy na froncie. Następnego dnia tam pojechałem. Już część ciał było sprzątniętych, część leżało przykrytych. No tak jak ten rowerzysta leżał po prostu przykryty takim jakimś brezentem. Nogi mu było widać, a część po prostu leżała tak. Potem jeszcze był Makarów. W Makarowie to już była w ogóle masakra, bo tam po prostu leżały ciała, tylko że zaminowane. Jakaś w ogóle była makabra, kruki latały nad tym. To jakby mi ktoś to powiedział, to bym w to nie uwierzył, nie? Nie pamiętam, że po prostu robiłem wywiady i też płakałem. W sensie, że oni płakali, ja płakałem i było jakoś tak, to się, człowiek się oczyszczał, nie, po tym. Ale to Bucza na pewno zmieniła mi w ogóle postrzeganie i tej wojny, wszystkiego, tego, co się dzieje. Bucza i te wioski pod Kijowem i tego, co ja tam chcę robić. Я пам'ятаю, що на початку 8 березня їздили з солдатами під Київ, під Бровари. Це, я на це дивився, як на щось дійсно цікаве, там спалена земля, я міг розповідати про це там, для польського радіо Z. У мене був договір з цим польським телебаченням, з яким я співпрацював, що в мене будуть тільки 3 включення під час доби, тому що в мене є також інша робота. І згадую, десь під Броварами, точно де, не можу сказати, тому що я зобов'язався, що у мене телефону включеного не буде жодної геолокалізації та нічого такого. Ну, це було десь під Броварами. І я пам'ятаю, коли їхав з моїм товаришем Сашкою і зустрілися якраз з черговим Сашею та його мамою. Вони прийшли за медикаментами. Ми якраз також займалися дистрибуцією цих ліків як волонтери. Вони прийшли, тому що в Саші була ангіна, в них медикаментів не було. І ця мама розповіла мені про те, що росіяни декілька днів раніше просто звірськи вбили 10 осіб в цьому селі через те, що вони хотіли відступити на підконтрольну Україні територію. І тоді я вирішив, що я хочу там залишитися на більше часу, на набагато більше. Правда, залишалося питання, чи залишатися в Україні як журналіст, чи все ж таки просто вступити у лави Збройних сил чи тероборони і допомагати як доброволець. Я їздив у Бучу, то після похорон нашого спільного знайомого мені розповідали, що також один журналіст, який їздив до Бучі, після того, що він там побачив, він не спав 2 доби і та 3 доби не їв. І зі мною було схоже, там після Бучі, після Макарова, після Бородянки. В Бучі я був взагалі першим кореспондентом з Польщі, і зі мною зв'язувалися. Потім я повернувся до Бучі вже з приїздом польського міністра закордонних справ Збігнєва Рау. І я пам'ятаю розмову зі священником, який був у жахливому стані, він плакав над братською могилою, де було захоронено декілька десятків тіл
місяць пізніше я повернувся в Бучу, побачив його зовсім іншою людиною. Він такий вже відкормлений, він повернувся, прийшов в себе. Три місяці пізніше я взагалі сидів у Бучі у кав'ярні. І не вірив, що це одне і те місто, як воно змінилося. Тому що я ще пам'ятав цей початок, коли вперше приїжджали до Бучі ці всі тіла, про які люди знають. Я пам'ятаю це місце, де ми стяли на спалений російський бронетранспортер. Як жінка розповідала нам, місцева жінка, про могили, які люди копали своїм сусідам між багатоповерхівками. Тоді я написав текст для тижневика Newsweek. Це трохи дозволило мені впорядкувати те, як я сприймаю це все. Взагалі, також кажуть, що солдати самі приїжджають побачити ці місця, тому що це неможливо собі уявити, що там відбувається. Коли був звільнений Ізюм, люди, солдати, військовослужбовці просто приїжджали, щоб подивитися, що там було, та розповідати далі про ці події. І я також пам'ятаю мої включення з Бучі, я потім повертався, всі хлопці дивилися якраз мої включення, вони ж розуміли польською, багато хто повернувся воювати, приїхавши з Польщі. Я сам, якщо чесно, навіть би не знав про Бучу, якщо б не один депутат, який про це написав. І коли ми там приїхали, трохи вже було, територія вже була зачищена, ну, таким чином, що ці тіла, які лежали на вулиці, хоча б горезвісний велосипедист, він просто був під тканиною, щоб його не бачити, але навколо обстановка залишалася такою ж. Вже не кажу про Макарів, це був суцільний жах. Тобто також тіла вбитих тільки ще заміновані з воронами, які кружляться над ними. Це вже взагалі сюрреалізм. Я б не повірив, що таке є можливим, якщо б сам на власні очі цього не побачив. І ходячи Бучею чи іншими містами, я плакав, багато хто плакав. Це допомагало очистити якимось чином очистити себе від цього тягаря після того, як ми таке побачили. Dla mnie osobiście, ja oczywiście wojnę obserwowałem przez cały czas z Polski, oprócz kilku wyjazdów wyłącznie na zachód Ukrainy, ale na początku miałem jakieś takie naiwne przekonanie, być może Rosja też tak próbowała tą narrację ustawiać, że oni nie tykają cywilów. Tak to z mojej perspektywy wyglądało. Chciałem ciebie, Paweł, zapytać, czy ty, kiedy ty się dowiedziałeś, jak bardzo brutalni są Rosjanie w Ukrainie? Czy to też była Bucza? Czy wy, korespondenci, wiedzieliście o tych wszystkich zbrodniach wcześniej? Для мене я за війною спостерігав у більшості з Польщі. Ну, було декілька поїздок, але це лише на захід України. А запитання є наступним. Коли ти зрозумів, що Росія, попри те, що казала російська пропаганда, та попри те, що багато хто вірив, що вони не знущаються над цивільним населенням, коли ви, воєнні кореспонденти, побачили, що це не так, і є багато жертв серед мирних жителів. Чи це було після Бучі, чи ви бачили це ще раніше? Я не пам'ятаю докладно, коли це відбувалося. В сенсі, як приходить мені до голови, то мислю перше десь власне або Ірпінь, або Буча. Не пам'ятаю, це було перше навіть. Не знаю докладно. Ну, але таких видажень, коли... Ну, в сенсі, нема хіба якихось... Ogólnie złudzeń co do stosunku do ludności cywilnej. Szczególnie w przypadku Rosji. No, od 2014 roku, po tym co się działo w Syrii i tak dalej. Więc to w sensie to jest jakaś logiczna konsekwencja. O tych konkretnych wydarzeniach, które się rzeczywiście tam działy, no to wydaje mi się tak, że to gdzieś to był obwód kijowski. Ale kiedy dokładnie było to wydarzenie i co takiego było, że to się było, nie pamiętam, no, ja wiesz, nie wiem, po MH17 w 2014 roku też już zbyt wielu złudzeń nie miałem, bo wtedy, kiedy zestrzelili ten samolot pasażerski, no to tak, to było jakieś takie pierwsze przytłaczające wydarzenie naprawdę, które widziałem.
No nie wiem, nie miałem w ogóle też jakichś złudzeń, że ta ludność cywilna ma być w ogóle jakimś priorytetem i będzie miała jakąś taryfę ulgową, więc stąd też wydaje mi się, że trudno mi znaleźć ten taki jeden moment, bo po prostu nie było tego momentu, tego umownego przełomu, że nagle mnie olśniło w tym przypadku. Zresztą tam w momencie, kiedy ten samolot został zestrzelony, ty z kolei byłeś pierwszym, jedynym na początku dziennikarzem z Polski, który tam dotarł. Якщо чесно, я не пам'ятаю цього першого моменту, чи це згадка про Бучу, чи про Ірпінь. Хоча, якщо чесно казати, в мене вже багато років немає сумнівів, як мінімум від 14-го року, після того, що я побачив у Сирії, що росіяни будуть добре ставитися до цивільного населення та намагатися його вберегти. Також пам'ятаю цей момент, коли був збитий Боїнг MH17. Це був такий, думаю, перший гнітучий досвід, коли я зрозумів, на що спроможні росіяни. Тобто я одного моменту не пам'ятаю, також через те, що такого перелому як такого не було. Це тривалий процес спостерігання за тим, як росіяни звірськи ставляться до мирного населення. Proszę Państwa, to jest chyba ten moment, kiedy chciałbym oddać Państwu głos. O właśnie, już pan pierwszy. Łukasz Mackiewicz, dziękuję bardzo za opowiadanie i wspomnienia z ostatnich lat. Ja sam pracowałem przez 1,5 roku w okupowanym Luhańsku i rozmawiałem z wieloma ludźmi i powiedzmy w ten sposób. Ja przepraszam bardzo, od 20 lat nie śledzę prasy polskiej. Także nie wiem, na ile panowie pisali, opisywali to, co się dzieje na terenach okupowanych. Na ile był ogólnie ten dostęp? I pytanie jeszcze, pan tak naprawdę, pan wspomniał na ten temat, że... Pan wspomniał też na ten temat, że w okolicy Charkowa było też dużo osób, które są prorosyjskie. Na ile jest możliwe w ogóle z nimi rozmawiać? Opisywać to, co, jak oni postrzegają tę sytuację, czy jak można dać osobom głos, które w ogóle nie mają głosu obecnie i przez ostatnie parę lat nie miały. Тобто Лукаш Мацкевич, я працював кореспондентом півтора роки кореспондентом в окупованому Луганську. Правда, я не слідкую за польським медіапростором вже багато років, і тому не знаю ваших матеріалів з України. Але хотів запитати про доступ до цих місць. І також запитання до пана Павла. А саме ви казали про те, що біля Харкова, у Харкові живе багато проросійсько налаштованих українців. Яким чином з ними розмовляти? Та як дати голос тим, в кого голосу багато років не було? Jeśli chodzi o terytoria niekontrolowane, czyli tak zwane DNR, LNR, to ostatni raz byłem tam w 2016 albo 2017 roku. Potem ten dostęp był bardzo już utrudniony. Zdarzało się to bardzo sporadycznie i też przy okazji jakichś wydarzeń, na przykład jakieś wybory. A potem jak już był COVID, to ten w zasadzie to przejście było zupełnie odcięte, więc nie było szans. Tuż przed 24 lutego wiem, że kilku moich znajomych otrzymało akredytację w DNR i myślało o tym, czy jechać, ale też ze względu na to, że ten termin ataku był kilkukrotnie zmieniany, i ciągle było poczucie, że to jest, może się wydarzyć już zaraz, to też chyba nikt się ostatecznie nie odważył pojechać, bo utknięcie w Doniecku w takiej sytuacji z jednej strony jest ciekawe, a z drugiej strony jednak też było bardzo ograniczające, kiedy wydawało się, że wydarzenia były inne. Więc ja już tam bardzo dawno nie byłem i też chętnie bym pojechał samemu zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda, bo jest to zupełnie inna perspektywa. I na drugie pytanie odpowiem po przykładzie. Що стосується окупованих територій, тобто ЛДНР, я їздив там до 16-го року, після того вже були важкі проблеми з тим, щоб потрапити на окуповану територію, а ну, з'являлися декотрі
вікна можливостей там під час якихось, якихось подій, типу вибори чи щось таке. А під час пандемії це взагалі вже територія була відрізана від того, від, для відвідувачів з-за кордоння. Перед 24 лютого багато журналістів отримало акредитацію на окупованих територіях. Але зважаючи на те, що цю дату вторгнення було постійно переносили, і ніхто так насправді не знав, коли це відбудеться, ніхто не хотів їхати, щоб не опинитися у окупованому Донецьку під час війни, тому що з одного боку це цікаво, з іншого, ну знаєте, моторошно. Запрошуємо вода. I drugie to osoby prorosyjskie. Akurat to nie jest jakiś straszny problem. W sensie, rzeczywiście w przypadku obwodu charkowskiego nie. Spotkałem już po tym, jak Balaklija została odzyskana przez ukraińskie wojska, to spotkałem mężczyznę, który powiedziałbym, że raczej był taki bardzo nostalgiczny do Związku Radzieckiego. Ponieważ był starszy, służył w Armii Radzieckiej, więc to nie było jednoznacznie prorosyjski czy nie, ale też miał takie podejście, że wszyscy jesteśmy braćmi. Ale jeżeli chodzi o Donbas, to nie było problemem, żeby porozmawiać z osobami prorosyjskimi i do dzisiaj to nie jest. Ja spotykałem wielokrotnie i też poglądy takich osób przytaczałem, kiedy one się pojawiały, dlatego że to nie ma znaczenia, w sensie ja jako dziennikarz zawsze staram się opowiadać perspektywę różnych osób mniej lub bardziej udanie, ale niezależnie od tego, jakie, czy jest mi to bliskie, czy dalekie, i to tak samo jak byłem w Syrii, to rozmawiałem z ludźmi, którzy popierali państwo islamskie, nie porównując oczywiście DNR, LNR czy Rosji z państwem islamskim, bo to trochę jednak mimo wszystko różne typy, ale też jak byłem w Afganistanie, rozmawiałem z talibami, więc zawsze staram się jednak te wszystkie opinie, które są różne i czasami mniejszościowe, czasami większościowe, zależnie od terytoriów, przytaczać. Więc z osobami prorosyjskimi też zawsze rozmawiam i ich wątpliwości staram się oddawać, bo no, wydaje mi się, że to jest potrzebne przynajmniej do zrozumienia perspektywy. Як на мене, це не така вже проблема, правда, на Харківщині після того, коли вже була звільнена Балаклія, я говорив з одним чоловіком, вже людина похилого віку, він трохи ностальгував по Радянському Союзу, причому ну, він також служив у радянській армії. Тобто не можу сказати, що він був 100% проросійський, він більш за, знаєте, братські народи та все таке. Але навіть у Донбасі я спілкувався з проросійсько налаштованими людьми, і з цим не було проблеми. Насправді я завжди намагався спілкуватися з людьми, в яких є різне бачення того, що відбувається. Ну, я все ж таки журналіст і повинен показувати ці різні перспективи. Також, будучи у Сирії, розмовляю з людьми, які підтримували навіть ІГІЛ, хоча в цьому місці я б хотів зробити цю оговорку, що не порівнюю ІГІЛ з росіянами, з Росією або з ЛДНР, бо все ж таки це трохи інші масштаби, які важко порівнювати. Розмовляв в Афганістані з талібами, тобто завжди намагався знайти людей з різними перспективами, з різним баченням, і проблем з цим не буває. Czy ktoś z Państwa ma... Proszę bardzo. Меня зовут Дмитрий, Славянск, Хрестянский телевидение, по НТВ, заместитель директора. Сразу извиняюсь за то, что будет такой голос, я по болезни могу трошки ошибаться. Вы, пан Матеуш, говорили о том, что священник в Ирпене или Буче, как он изменился, как он плакал над могилой. И такой вопрос. До вас, пан Павел, и до вас, если можно, Матеуш, насколько нужна военным капелланы? Как в прошлой
на Донбассе, как сейчас, насколько именно много им нужна молитвенная поддержка и Бог? Спасибо. Tylko ja przetłumaczę. Dmitrij, przepraszam, nie usłyszałem wydania. Telewizja chrześcijańska i tutaj została przywołana historia księdza nad grobem w Buczy i pytanie następujące do obu gości. Czy waszym zdaniem po tym, co widzieliście i po Donbasie i teraz, czy w wojsku potrzebni są kapelani, czy żołnierze potrzebują tego wsparcia duchowego? Na ile dla żołnierzy liczy się poczucie, że mają to wsparcie duchowe i wiara w Boga? Na ile jest im potrzebna wiara w Boga? Mam odpowiedź po polsku, tak? Okay. Niestety nie mam pojęcia, więc jest to bardzo indywidualna sprawa i są wojskowi, którzy potrzebują jakiejś takiej religijnej czy tam duchowego wsparcia i są tacy, ale też nigdy nie słyszałem, żeby, bo też kapelanów spotykałem całkiem wielu, więc nie słyszałem nigdy, żeby ktoś mówił, że tych kapelanów brakuje, że jest tego za mało, ale naprawdę zupełnie nie mam o tym jakiegoś pojęcia, ani nic w tym kierunku nigdy w życiu nie robiłem, więc nie mam. Na żal, ja w tym naprямku na specjalist, щоб якось детально відповідати, дійсно бачив капеланів та бачив солдатів, які казали, що їм це потрібно. З іншого боку, не зустрівся з такою ситуацією, щоб хтось казав, що їх не вистачає, що Збройні сили потребують ще більше цих капеланів. Але я ж кажу, я не дуже розбираюся в цьому питанні. Ja mam podobnie, że ja nie do końca właśnie wiem, no jak wielu żołnierzy tego potrzebuje. Na pewno jak były te właśnie miejscowości podkijowskie, ja tam też trzech w ogóle spotkałem, w tym jednego, z którym się spotykałem codziennie w ogóle. On był chyba z Karpackiej Siczy, był związany po prostu i jeździł tam i odprawiał mszę nad tymi miejscami po prostu. Modlił się nad miejscami, nad grobami masowymi, tam w bloku na przykład, który był przecięty na pół bombą. I w piwnicy były ciała, kilkadziesiąt ciał, to też tam się modlił. I tak się spotykaliśmy. I potem jeszcze też w Donbasie nawet protestanckiego spotkałem kapelana. Znaczy on był świecki, ale jeździł żołnierzami, żeby ich wspierać. No bo już sam był po prostu inwalidą, wcześniej był żołnierzem. Tam w 14 roku uszkodziło mu oko, jakiś odłamek. Więc myślę, że akurat takie wsparcie jakieś duchowe to jest w ukraińskiej armii. Na pewno po tych zbrodniach wojennych, jak gdzieś wchodzą właśnie żołnierze i widzą coś takiego, to też jest coś, no jest jakaś taka potrzeba rozmawiania o tym na pewno i wtedy takie osoby są bardziej potrzebne. Na ile to jest wystarczające w tej chwili, trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że na pewno pomoc psychologiczna dla większości żołnierzy to jest konieczność po tym, co oni tam często widzą. To jest z kolei w drugą stronę. No można odejść w stronę duchową, ale także jakąś taką typową psychologiczną także pomoc, bo rozmawiałem no, z wieloma osobami, które... Najlepsze jest to, że żołnierz ci tego nie powie, na przykład siostra żołnierza ci powie, dziewczyna żołnierza ci powie, że jest straumatyzowany, że ma koszmary i tak dalej. Oni sami się do tego nie przyznają zazwyczaj. Ja також точно не можу сказати, як це насправді виглядає, хоча під час моїх поїздок Україною я зустрічав багато священників, це також під Києвом були три такі персони, з одним священником я зустрічався дуже часто, це був священник з батальйону «Карпатська Січ», він ходив бородянкою хоча б, молився над тілами загиблих біля того будинку, всім відомого з телебачення, той, який розрізаний напів, де в підвалах знаходяться десятки тіл загиблих. Він молився за тих людей. І також на Донбасі, недалеко від фронту, зустрівся з одним протестантським священником, який... Ну, сам не міг воювати через те, що ще у 14-му року він був травмований, він втратив око, але все ж таки їздив та підтримував хлопців. Тобто окреме питання – це ці всі воєнні злочини. Після того, що люди бачать у цих місцях цих злочинів, я думаю, що
ця духова допомога їм знадобиться. І думаю, багато хто її отримує. Але не слід забувати також про психологічну допомогу, підтримку психологів. Я думаю, вона може бути навіть більш важливою за цю духовну підтримку. І солдат, військовослужбовець тобі цього не скаже, але це можеш цього дізнатися від його сестри, від когось з його довкілля. Тобі скажуть, що він не спить, що солдат травмований психічно і що йому потрібна допомога. І тут прірва роботи на цьому напрямку, щоб допомогти солдатам також психологічно. Mówię to, proszę Państwa, z przykrością, ale będziemy musieli powoli kończyć. O godzinie 19 zapraszamy Państwa na film Donbas, Sergeja Łoznicy. Ale zanim skończymy, chciałbym do obu naszych gości skierować jedno pytanie. Wiem, że to jest trochę prośba, żebyście powróżyli z fusów, ale niemniej skieruję do Was tą prośbę. Chciałem Was zapytać, kiedy może się Waszym zdaniem skończyć ta wojna i co tam się może w najbliższym czasie wydarzyć? Добре, друзі, ми будемо потихоньку завершувати нашу розмову. Ще одне запитання нашим гостям. Я знаю, що це таке собі пророкування, і ніхто насправді не знає, але як, інакше, коли, на вашу думку, закінчиться ця війна? Я не люблю вружити спусів, але ogólnie не подоба мені, може інакше відповім, не подоба мені те, що се діє останньо в медіях світових, але především польських, że jest taki hura optymizm po kontrofensywie w obwodzie charkowskim i wydaje się, że wszystko będzie fajnie i na pewno wojna będzie wygrana, a to mobilizacja mięsa armatniego. Rosjanie w tej chwili mobilizują około 1 000 000 ludzi, takie dochodzą do nas informacje i nie da się, po prostu nie ma takiej możliwości, żeby to nie zmieniło jakoś obrazu tego, co się będzie działo. Sprzętu mają dużo i to wiemy. Dodatkowo mobilizują prawdopodobnie ludzi, którzy ten sprzęt w końcu będą umieli naprawiać. Czyli mobilizują ludzi, którzy wcześniej byli w rezerwie, a teraz pracowali i będą mogli się zająć także takimi tematami jak logistyka. Ja się nie zdziwię, jak w styczniu albo w lutym będę znowu w Kijowie relacjonował próbę ataku na Kijów, albo jak będzie jakaś duża ofensywa na południu, na przykład w stronę Odessy. Bo wcale mnie to nie zdziwi. Uważam, że nic na razie nie możemy powiedzieć. Jest dobrze na tą chwilę, ale mobilizacja może sporo zmienić. Minimum pół roku do roku to jest minimum moim zdaniem tej wojny i to jest, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby żołnierz ukraiński, z którym rozmawiałem, powiedział mi, że ta wojna potrwa krótko. Zawsze słyszałem teksty pod tytułem jak krótko, to będzie źle dla nas. Im dłużej, tym lepiej. Oczywiście często to były takie propagandowe też teksty, że pójdziemy aż do Moskwy, że kręcił reportaże ze strzeliwanej Moskwy. Ale zasadniczo, jak rozmawialiśmy, to zawsze było takie poczucie, że to potrwa długo i że to nie jest koniec. I wydaje mi się, że też my nie doceniamy. Rosja nigdy nie jest tak słaba, jak wygląda, nigdy nie jest tak silna, jak wygląda. Nie, wszystkim nam się wydawało, że jest taka silna, a teraz wcale nie jest taka słaba, jak nam się wydaje. To jest po prostu no, kwestia wielu aspektów, o których ja się nawet nie chcę wypowiadać, bo ja nie jestem od tego ekspertem, ale to, co ja widzę na froncie, to też jest coś takiego, że my mamy obraz propagandowy bardzo, Ukraińców ginie bardzo też dużo, straty są totalnie zaniżane. Często spotykam żołnierzy, którzy płaczą i mówią, że płaczą albo się wkurwiają, przepraszam za wyrażenie, ale trudno, jak żołnierz się zatrzymuje i krzyczy do ciebie, że ta cholerna prasa, która cały czas gada, że jest tak super, a zginął ten i ten mój kolega, a z sąsiedniego batalionu 70% w ogóle w ciągu paru dni pod Bachmutem i tak dalej, i tak dalej. Wcale nie jest tak dobrze, jak nam się wydaje, po prostu no, musi być podtrzymywany duch w narodzie ukraińskim, ale jest jeszcze kolejny aspekt, Ukraina jest koszmarnie zniszczona, koszmarnie. To oczywiście Lwów nie jest zniszczony, Kijów nie jest zniszczony, ale te wsie gdzieś tam w obwodzie charkowskim, teraz wyzwolone, to są lata, żeby to odbudować. To są lata, to nie są tam miesiące, to są lata i to takich inwestycji dużych. Ten kraj jest wykończony i ja się na przykład bardzo boję, że może być tak, że w pewnym momencie zabraknie takiej pary ekonomicznej dla tego kraju, bo Rosja jednak jest olbrzymia i Rosja nie ma niszczonych terytoriów. Poza Krymem, który czasami baza zostanie ostrzelana, czasami tam coś w Doniecku spadnie, no to tam w obwód ługański, doniecki, tak, mam cały czas kontakt z koleżanką, której mąż tam służy, został wcielony na siebie do armii, to tam gdzieś mam takie przypływy informacji, jak wygląda tam wyglądają nastroje, to one wyglądają źle, ale to
Uganda, czy Dąbawę, czy jak to nazwiemy, Republika Doniecka Ludowa, czy Ługańska Ludowa, to są oddzielne byty, a Rosja, moim zdaniem, dopiero teraz do niej dotarło, że jest jakaś wojna, są protesty, ale siłą rzeczy ta mobilizacja się powiedzie. I będziemy mieli przypływ żołnierzy rosyjskich, wtedy zobaczymy, co dalej. Я, звісно, не люблю пророкувати, але з іншого боку, мені дуже не подобається цей ура-оптимізм, який з'явився у нашому медіапросторі щодо того, що все після офенсиви на Харківському напрямку, війна вже є переможною. А здається нам, що ця мобілізація, яка зараз відбувається в Росії, це мобілізація гарматного м'яса і все. Я хочу нагадати про цифри. Росіяни мобілізують мільйон осіб, мільйон чоловіків та жінок також, які підуть воювати, в них є багато техніки. І що також важливо, вони мобілізують людей, які вміють цю техніку обслуговувати. Тобто в них з'являться можливості для того, щоб вести наступи. І не факт, що що в січні я не буду у Києві говорити з місця подій про чергову атаку на Київ або якийсь наступ на Одесу. Тобто, як на мене, півроку, рік – це як мінімум, скільки ще триватиме війна. І розмовляючи, говорячи з солдатами, вони також кажуть, що короткою ця війна не буде, та і хай короткою взагалі вона не буде. Для України краще, якщо б ця війна тривала ще довго. Ну, звісно, декотрі у такому пропагандистському трохи натхненні кажуть мені, що там через рік ти будеш віщати з Москви, коли Україна буде її брати і все таке. Але я ще раз нагадую, не вартує недооцінювати Росію. Росія ніколи не є такою слабкою, як нам здається, і так сильною, як нам здається. І я це бачу у розмовах з військовослужбовцями, українськими військовослужбовцями, які просто плачуть від безсилля та кричать, що телебачення каже, що все, ми перемагаємо, все чудово. А ось той мій товариш загинув, той загинув в сусідньому батальйоні, загинуло 70% особового складу під Бахмутом. Тобто реально не вартує недооцінювати. І ще забуваємо про одну річ, чуючи ці радісні новини. Забуваємо про те, що Україна жахливо зруйнована. Це не торкнулося Львова або Києва, але ці села на Донеччині – це роки роботи, роки інвестування до інфраструктури, яка повністю зруйнована. І мене просто бентежить те, що в Україні може не вистачити цієї економічної бази для відбудови. А також територія росіян, підконтрольна Росії, може, крім Криму, який інколи обстрілюється, вона не зруйнована. Інша справа, там, Донбаб, Луганда, вони живуть окремо. В мене є знайома з Луганська, чоловік, який був мобілізований, і вона мені розповідає, що там настрої не так собі, так сказати. Але республіки на Донбасі – це одне, а Росія, вона виходить з цього конфлікту поки що незатронутою. Тобто, я думаю, що ця мобілізація вдасться, і перед нами ще багато іспитів. Я відповім коротко, бо час нас дуже гоні. То повім так, що мені się wydaje, і теж вокруг того якось будує свої плани, więc jest to, dzielę się tym, co mi się wydaje, ale oczywiście mogę się mylić. Zaraz kontrofensywa już zwalnia, pewnie jeszcze może się coś wydarzyć wokół Lymanu. Może nawet Lyman zostanie odzyskany przez ukraińskie wojska, ale uważam, że jak zacznie się już poważne deszcze, zacznie się jesień, to ta operacja zostanie wstrzymana z jednej i drugiej strony i zimą już wtedy też Rosja będzie miała czas, żeby trochę tych zmobilizowanych przygotować i wysłać i wzmocnić swoje pozycje. Znowu zima będzie gorąca.
No a jeśli chodzi o długość tego konfliktu, kiedy się uważam, że on się skończy, nie mam pojęcia, ale ta wojna trwa już od 2014 roku i w 2014 roku w latem wydawało się, że wszystko szybko zaraz się skończy i wojna jest jeszcze tylko gorsza niż była, więc od w zasadzie co roku obserwuję jakiś mały koniec świata, którego skutki mają być bardzo... No skutki są zawsze inne niż wszyscy się spodziewali i widziałem to w 2019 czy 2018 w Syrii, widziałem to w 2020 w Górskim Karabachu, w 2021 w Afganistanie, więc co roku pojawiają się jakieś takie wydarzenia, które wydają się, że skończą się zaraz, rozwiążą się zaraz, jest jakiś przełom, ale tak naprawdę one się ciągle ciągną, znaczy trwają nieustannie latami, dekadami i obawiam się, że to będzie kolejny z tych konfliktów, który szybko się nie skończy. Вже коротко, тому що в нас закінчується час. Контрнаступ український, він витрачає свою швидкість. Я думаю, що може, мабуть, буде взяти Лиман, але раніше або пізніше прийдуть дощі, прийде розпутиця, і тоді фронт зупиниться, а росіяни використають цю зиму для підготовки цих мобілізованих людей, щоб повернутися з новими силами. А відповідаючи на запитання, коли це закінчиться, я цього не знаю, я лише знаю те, що війна триває від 2014 року. І тоді це здавалося, що ось швиденько все закінчиться, а насправді це зовсім не так, і ця війна стає лише жорстокішою та гіршою. І насправді я щороку спостерігаю за якимось переломом, за якимось кінцем світу, за подіями у Сирії, потім у Карабасі, в Афганістані. І це, здається, що ось-ось закінчиться. На жаль, це конфлікти, які тривають десятиліттями, і я дуже побоюсь, що у випадку України це буде за схожим сценарієм. Прошу панства, bardzo państwu dziękuję za przyjście i za dzisiejszy wieczór. Mateusz Lachowski, Paweł Pieniążek, tłumaczył Mateusz Różycki. Zapraszamy państwa na film, na Zostanie z nami. Dziękuję bardzo.